kupy! Walimy się! To ja będę... Macie psa? Aha, to Wulfgar. Siema, ja będę już leciał. Miło było cię poznać. Jesteś najbardziej fascynującą tutaj postacią. Te twoje dialogi są tak dopierdolone, że... Chuj wie, kto to pisał. Swoją drogą, widzimy się niebawem. A teraz fusa! Wow! Conor McGregor normalnie z ciebie. Ani się nie ulęknął. Dobry jest, nie? Ma kurwa jaja, Gostek. Ma. Magiczny. Kurwa, jeszcze się zgubiliśmy w tym ich burdelu całym. Chyba, że... A może tu? Ale to patrz, raz, dwa... Trzy, cztery, a cztery łóżka, no rzeczywiście, no. Po chuj im piąte. Kurwa, no! No 100 000 halabar, dam! Ma tutaj. Dziedziniec wysokiego chrograpu. Znowu na mróz. Jest tu mroźnie. Po pierwsze... Koniec chodzenia w tej szmacie. Orkowy hełm aktywacja. Orkowa zbroja. Orkowe rękawice póki co. Cały orczy zestaw. Plus... Kieł zmierzchu i miecz ostrzy. Dobra, którędy wyjście? A, tu byliśmy! Kurwa, jego mać. Pierdolony coś. Za ścianek. Tak myślałem. Dotarcie tutaj to była prościzna. Gdzie będzie wyjście z tego bumcla? Trzymaj się, Wolfgang. O, proszę. Prościzna. Dobra, schodzimy z tej góry. Nie jest źle, nie jest najlepiej. Jest optymalnie. Zapisz. Właśnie, kurwa, ale by się podziało. Dobra, dwa przystanki. Schodzimy z góry, jest mała wioska, przesypiamy tam się. No i czeka nas przejebana wędrówka z buta, ale z cały czas ścieżką. Do białej grani, no. Misja jak skurwysyn. Bo nasz koń, nie wiedząc czemu, po prostu się zagubił, no. Podczas walki z wielkim gigantem gdzieś spierdolił. Na skrót przez spad? Czy ty jesteś poważny? Ja gram Skyrim Roleplaying. Wracamy, to są chyba zorza polarne. Na Skyrimowym kanale. Fantazji, średniowieczny, fanatyków, Barry Platynow. Niedługo papierowe RPG i malowanie figurek Warhammera. Wojowników, łuczników, władcy pierścieni, helmowy jar, walki. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na... FUSA! Ile gierki ukończone? No nie, malutko. Ja sobie robię, wiesz, poboczniaki. Roleplayuję sobie w gierkę. No i pierwszy raz gram, ever. Grałem kiedyś w Morrowinda. Króciutko, ale to bardzo dawno. Z 15-14 lat temu. 13. Poziom trudności ma taki startowy. Czyli hardcore. Jak raz zginę, to jest koniec gry. To by był RP. Kurwa, gościu. Dziękuję za donicika. Wszystkiego najlepszego. Przygoda na 5 minut. Okej. Zasada dotycząca w prawdziwym świecie dotyczy też tej gry. Dłużej się wychodzi, krócej się schodzi. tak mówią. Człowiek narodził się i rozprzestrzenił po całym mundusie. Smoki rządziły płaszczącymi się przed nimi masami. Ludzie byli wtedy słabi i nie mieli głosu. Początek historii. Jest. Świetnie. Dotarliśmy. Fusa! Nie to. Fusa! Uważaj na wilki. O, byku, Yeti, twoja stara, wilki, wszystko w tym lesie było i nic nie potrafiło mnie zatrzymać. Więc uważaj, do kogo z tą bajerą wyskakujesz, a nie do dziedzica Dunkina smoków. Ale będziemy tu musieli jeszcze wrócić. Dzień dobry. Dzień dobry, Narfi. Nie widzę cię, Rejdo. Nie mogę cię znaleźć. Dlaczego się chowasz? Chowasz. Smucisz mnie. Co jest? Wszystko okej? Okay? Rejda była tu, po czym znikła. Poszła nazbierać jakichś roślin i nigdy nie wróciła do domu. Nie. Wszyscy jej szukali, ale nikt nie mógł jej znaleźć. Wilhelm powiedział, że wróci. Kazał Narfiemu się nie martwić. Rejda wróci. O kurwa. A coś ci jest? Jesteś zdrowy? Pożegnałem się z ojcem. Pożegnałem się z matką. 10 złotych. Rejda odeszła. To, co może Narfi teraz nie może się pożegnać. Albo przez to Narfi jest bardzo, bardzo smutny. Dziękuję za dyszkę. Narfi zobaczymy. Potrzebuje Rejdy, żeby się pożegnać. Okej, to masz tu jeszcze złotówkę. O, dziękuję. Niech bogowie mają cię w opiece. Jeśli spotkasz Rejdę, powiedz jej, że Narfi za nią tęskni i żeby szybko wracała do domu. Czekaj, nie przeszkadzaj mi. Ej, coś tu mi nie gra. Tak. Nie chcę słyszeć twoich kłamstw. Nadchodzi prawdziwe smocze dzieci. Czemu tak cicho ten? Jesteś zaledwie jego cieniem. A, okej. Wszyscy ujrzą przyjście Lorda Miraka. Nikt go nie powstrzyma. Lord Mirek? Tak.
spiździa od swego lorda Mirka, do broni! Został kurwa i ty pod questa! Odsuń się! Susa! Jestem kurwa za tobą! Gin, kurwa, poczwaro! Ebonowa strzała! Dobrej jakości szmata! Maska kultysty do 100 tysięcy wieprzowych guźców! Rękawiczki, buty! O, akurat do kolekcji będzie! Strzały! Sprawdźmy tego! Nie, Mirek! Kurwa! A nie? Spokojnie! Duże poroże! Rozkaz kultystów! Damn! Dobra cena! Przeczytajmy, co to jest! Widzowie, co to kurwa jest? Rozkaz kultystów! Wejdźcie na pokład Dziewicy Północy, zacumowanym w krótszej skale, a następnie popłyńcie nią do Wichrowego Tronu. By rozpocząć poszukiwania, zgładźcie fałszywe smocze dzieci imieniem Logan, nim dotrze ono na Solsztejn. Uczyńcie to, a Mirak was wynagrodzi. Badamy stąd. Przespać się, z samego rana ruszamy do zimowej krainy. Czekaj, bo jeszcze zadania. To jest główne. Udaj się do Solskiej, to też jest główne zdanie, super. Zanieś latarnię, to jest też ten quest, co znaleźliśmy. Okej, okay, ale różne. Zapytaj Wilhelma. I wróć do Klimeka. Badaj cieniowisko, to nie. Ale te dwie tutaj w okolicy... Smoki? Klimek gdzieś tu się kręci. Ma dla nas pieniądze. Ale trzeba też się wyspać, tu była gdzieś... O, jest Klimek, siemano! Dostarczyłem to, co trzeba. A, dobrze cię znów widzę. Nielicha wspinaczka, prawda? No, bywało gorzej. Tak czy inaczej, bardzo ci dziękuję. Proszę, weź to za swój kłopot. Wow, niezła kasa. Niezła kasa. Raz jeszcze dziękuję za odwalenie. Dobra, idę jeszcze się przespać, akurat mam tu rozmowę z Wilhelmem. Dzień dobry, Wilhelm. Ale przygoda. Nie mamy. Potrzebujesz pokoju? A może chcesz się czegoś napić? A wiesz, pokój swoją drogą, ale o co ci z tym narfim? A, jest niegroźny. Jest w tym stanie od ponad roku, kiedy zaginęła jego siostra Rejda. Rejda. Siedzi sam w tym, co zostało z farmy jego rodziców po drugiej stronie rzeki. A powiedziałeś, że ona wróci, tak? Powiedziałem to tylko, żeby biedaczyna poczuł się lepiej. Jestem pewien, że ona nie żyje. Rejda zbierała składniki na małej rzecznej wyspie, na wschód. A to wiem, gdzie to jest! Aż pewnego dnia zdrowych, wesołych, po prostu zniknęła. Wow, zróbeczka! Próbowała ją odnaleźć, lecz bez powodzenia. Brzdałaby się klatka, bo małpy szaleją XD, a maczeta już najebany. Tak? Co tam, slash cage trzeba napisać? Odszukaj szczątki Rejdy. Dziękuję, dziękuję, stary, już się robi. Subscribers. Proszę bardzo. Czy ktokolwiek badał Kuran? Jakiś rok albo dwa lata temu zjawił się tu człowiek o imieniu Windelius. Twierdził, że jest poszukiwaczem skarbów. Ostrzegałem go, by tam nie szedł. Tak, coś tak o samo, tych skarbach. Tak ostrzegałem ciebie. Następnej nocy usłyszeliśmy krzyki dobiegające od kurhanu. No właśnie, bratku, wszystko. Ja tam się chyba kręciłem, nigdy byczku, więcej wiesz? Go nie widzieliśmy. Chodzi o tą małą wysepkę, tak? Widziałem tam wejście do jakiejś jaskini. Ludzie nazywają ją komnatą Giermka, Geirmunda. No kurwa, Giermusie, jasne! Nie wiem dlaczego. Na razie lepiej tam nie chodź. Ja tam Rejdzie byłem! Nie wyszło to na dobre. Byłem tam. Dobra, tak czy siak, uważaj dzięki. Na siebie, przykur... Ten ma... pokój? Żartujesz? Przecież masz już pokój! Aha, dobra, sorry. Dobra, kimnę się. Okej. Okay. 7 godzin. Właśnie buczyli w brzuchu. Macie coś do żarcia? Potrzebujesz pokoju? Nie, napoje dla spragnionych. Strawę dla głodnych. Wiesz, mam swoje zapasy, wiadomka, nie? Ale... Nie będę ich marnował. To opierdolę coś u ciebie. Opieka na pierś. Uważaj na siebie przy kurhanie. Tam jasne. Mogą cię dopaść. Nie wyglądasz mi na pielgrzyma. Bo nim nie jestem, stary. Po co sobie głowę odwiedzaniem Ivarstead? Te cholerne niedźwiedzie doprowadzają mnie do szaleństwa. Te niedźwiedzie doprowadzają pannę Tembę do szału. Przecież kurwa słyszałem. Problem w tym, że nie mogę tu wykonywać żadnych... Obserwuj niebo. Nie mogę tu wykonywać żadnych questów, bo już jesteśmy zapakowani z Lidią pod sam kurek. Ale piękna pogoda, ja pierdzielę. 6:20.
Poranny fitness, jogging kurwa z Loganem. Dobra. Potrzebuję znaku, który mnie doprowadzi do śnieżnej. No dobra, Ritten. Muszę odpuścić te questy tutaj. Wrócimy tu na koniu. Na pewno będziemy musieli wrócić w te rejony. Ale mamy sporo zbroi, które mamy do kolekcji. Mamy zbroję krasnoluda i zbroję tych... Oh fuck! Widziałem go. Ale wielki. Aktywacja niewidzialnego łuku. Jęczy, chyba wpadł w pułapkę. Albo jest rozjuszony. Wow, jest. Pokój. Haha, w 30 klatkach się robię. Skóra niedźwiedzia właśnie idealna do tego, żeby ją przynieść tutaj. Ale mam jeszcze trochę miejsca, więc garniam. O, 1 na 10. No właśnie, ale... Fajne, fajne takie questy właśnie na polowanie 10 niedźwiadków. Mieszane z innymi questami typu właśnie dialogi. Ritten. White Rune. White Rune. Kurwa, gdzie my chcemy iść? Jeszcze nie wiem, do jakiej gildii dołączyć. Biała grań, to jest to? White Rune? To będzie to? Tak, to by się zgadzało. White Rune. Tak, to biała grań. I musimy lecieć znakami. Po prostu, cały czas chodnikiem. Jest ciepło, damy radę, mamy jedzenie. Biała grań. Bestia. Śnieżny jad na broń. Tuj! Wow! To dla treningu, tak. A przyjemnie się poluje w tych rejonach. O, to nasza wioska. A nie. Tak, to jest ta farma. Zobaczcie, chata alchemika, odkryto. Takie rośliny nie znam. O! Kurwa, nie strasz. Psianka. Dzień dobry. Nikogo tu nie ma. Żywot Uriela Septima. Wpływ na całym cesarstwie, szczególnie na wschód. A, to o tym królu, to był jego pomnik. Ze swym zręcznym umysłem, czyli był inteligentny. Niewiele wiadomo o przeżyciach Uriela w czasie jego uwięzienia w otchłani. Starożytne opowieści. No to lektura, żeby sobie usiąść po Wigilii. Poczytać ze starymi. A to? Dziennik Alchemika. Przybycie w to miejsce okazało się znakomitym pomysłem. Miejscowa flora zdaje się mieć wiele pożytecznych właściwości. Udało się mi sporządzić kilka nowych mikstur, bogata gleba, bla bla bla. Powiedz, że od skanera wpływa zarówno... A. Notatki o swoim króliku? Na cześć przy... Co to kurwa jest? Daję marchewkę. Teleportuj zwierzę, ościg. Poczekaj na mnie w domu. Farma w tundrze. Idź tam. Wow. Damn! Widzisz? C-3PO? Mamy swojego zajączka. Do zobaczenia. Ościg. Ale będzie ekipa normalnie na tej chacie. Teraz pytanie, czy my dobrze idziemy. Tak, chyba tak. Byle dojść do chaty, do białej grani, sprzedać rzeczy i te zbroje ułożyć tam, które zdobyliśmy. Nie! Na dwa miecze! What a shit! Garn bez skazy. Elfia zbroja mam. Elfi złodziejaszek! Czy takich tu w rejonach można spotkać? Niesamowite. Koń! Dzień dobry! Co za złodziejskie nasienie? Nie złodziejskie, tylko pożyczam. Jestem smoczym dziedzicem. Jak coś, to zgłoś się, kurwa, do mojego agenta. Essa. Tak jest. Też go zwrócę niebawem. Jicha! Dobrze. Nikt mi nie udowodni, że ten koń jest kradziony. Kurwa. Pojebałem drogi chyba. Kurwa mać. A ja tu mieszkam, nie? Rzecz napuszcza. A tu jest Helgen, dobra. Dobrze, jedziemy. Ty, mam wrażenie, że kiedyś jechałem tą drogą. A to nie jest to miasto spalone przez smoka? Ty. Tak. Przyjechaliśmy na samym początku gry. Ale jaja. Myślicie, że cesarstwo dalej tu stacjonuje? Kurwa, nie wygląda najlepiej. Coś tu słychać. Halo. Pogonię się tylko pogadać, ale... Jeśli chodzi o ustawkę, wchodzimy w to skopa. Już? Chcę z tobą skończyć? Zobacz, ja muszę wyjść jeszcze, tak?
się będę musiał jeszcze do was dostać, tak? No w tą. Skyrim należy do mądru! Tyle potrafisz? Nie tak szybko. Koniu, atakuj! A mam leczenie w drugiej. Ej, wariacie. Już? Tylko na tyle. No. Co jest? Co wy robicie? Co ty odkurwiasz? To jest mój koń! Stój! Nie dasz mi rady! No czy ty jesteś poważna? Nieważne. Przecież to jest mój koń, kurwa. Tu się wszystko zaczęło. Wow, tu jest dużo bandziorów. Ktoś tu jeszcze stacjonuje? Grut Helgen. Kurwa, pamiętaj, uciekałem stąd. Bunczar. Ale sieka, spadałem stąd, nie chcę wspominać tych czasów. A, do walki! Przede mną się nie schowasz! O kurwa! Nie robi to na mnie wrażenia. Jestem kurwa pierdolonym smoczym dziedzicem, rozumiesz? Mocno bije. Ulituję się nad tobą. Wow. Ale okej, chcę stąd iść. O, dobra, mapa. No i teraz tu Helgen. Aha, i ta droga. Chociaż przejdziemy przez krzaki. Kielont przesyła 10 zł. W chuj blisko. Widzę, że Logan pomimo wieku dalej wie, jak ustawiać laski. Litka bije konia i nawet nie trzeba prosić XD. No, sama z siebie ty. Dziękuję serdecznie. Ale wiesz, to jest właśnie spoko, że czasem dojdzie do tego, że przypadkowo komputer koń bije komputer babę albo na odwrót i oni po prostu się napierdalają między sobą. Ja przypadkowo też czasem walnę jakiegoś stwora, którego przyzywa Lidia i ten stwór po prostu mnie napierdala już do końca, wiesz. Szaleństwo, szaleństwo. Jedynie kto mnie nigdy nie uderzył, to Lidia. Dobra, jesteśmy w bardzo dobrej drodze. A co to są te widzowie? No zobaczcie, te tak jakby żebra. O to, co to jest? To pies, o! Górnik, dzień dobry! O, witam! Moje kłusownictwo nikomu nie szkodzi. Przecież Jarl nie może zjeść wszystkich. A oczywiście! Różne. Niedźwiedzia skóra, on tylko to. Aha, okej. Okay. Rozejrzyj się. A może coś sprzedajesz? Okej, okay, dziękuję. Na razie. Masz psiaka. Bo ta misja to była przejebana wycieczka. O, właśnie, jeszcze raz zapytam. Cóż to jest, kochani? To 100 tysięcy jastrzębi. Ha? Czarny głaz. Byłeś tam, okej. Okay. Aha, pod nami chyba miejsce docelowe, jest! Dotarliśmy. Widzę tą wioskę i przeskoczymy przez kamienie. Opsa. Opsa. Appa. Powolutku. By nic się nie stało Loganowi. Perfekto. O! Mocny wilczur. Jeszcze jeden? Kurwo jebana, poszedł! Pamiętam tą drogę. To się wszystko zaczęło. Kurwo! Burek, koszurek! Koniec. Tu się wszystko zaczęło, moja miłość, do Skyrima. W końcu do domu. Do dzieciaków. W końcu w domu. W końcu w domu. A mam tu znajomego kowala i chętnie go odwiedzę. Dzień dobry, Lidia jest też dobiegła. Mam tu znajomego kowala, dobra wariacina. Dobre ceny mi tu robił. Uważaj na siebie, Redgardzie. Dziękuję. Dzień dobry. Miłego dnia. Oby śmierć przyszła po ciebie, gdy będziesz dzierżyć miecz. O, oczywiście. Też trzymam za to kciuki. Jest, mój ulubiony kowal. Dzień dobry. Szukasz nowego najlepszą broń i pancerze. Dobra, co ja mam na sprzedaż? Masz tyle kasy? Masz. Masz tyle kasy? Masz. Pięknie. Strój. Maska kultysty to jest moja kolekcja. Rękawiczki kultysty. Srebrny hełm. Przedaję. To zostawiam. Różne.
Dobra, tyle mi starczy. Do zobaczenia. W takim razie na białą grań lecimy. Jestem chory. Magia. Z kamienicy. No przemarz, przemarz, ale to przez to, że wiesz... Skyrim potrzebuje więcej uzdrowicieli. Przemarz po prostu przez tą całą wyprawę. 8300, naprawdę tego golda mamy sporo. Niedługo nie będę już tak lutował tych przeciwników, jak będę miał tyle kasy. Albo zacznę inwestować w te rozwijanie skilli. Wow, myślę, że jest to do smoków. Tak, muszę zacząć rozpierdać kasę na te skille. Wtedy, wiesz, będzie sens chomikowania szmalu, nie? Od wilka. Rzeczywiście zaczynam coś się źle czuć. Wezmę przeciwchorobówkę. Rutinoskorbin. Ciekawe, jak się teraz czuje moja postać. O, teraz jest tylko głodna. Ale zjemy, jak dojdziemy na miejsce. Biała grań przed nami, wracamy do domu. Możemy później, jak już ogarniemy wszystkie sprawy sprzedażowe, można skoczyć do tej gildii złodziei i zrobić tego pierwszego questa wprowadzającego. O złodziejach tam. Skradanka i na przykład ubrać się w tą zbroję elfa, leciutką. Jakieś sztyleciki, wiesz, pod kontencik. Albo ten jeden miecz, żeby zebrać jakiś ekwipunek i przebierać się na questy. W gildii złodziei dostaniesz cały set złodzieja, o. Mogłeś mi tego nie mówić. Dobra, zanim dojdziemy do domu, załatwmy sprawy sprzedażowe. Mamy sporo rzeczy. Nie kręćmy się w kółko, zróbmy to za pierwszym razem, a chata jest nasza tam. Widzicie? Ta daleko, zobaczcie. Wrócimy tam do dzieciaków za chwilę. Witam, witam panowie, krawężniki z białej grani. Mroczne bractwo, właśnie. Coś to nas tak zaintrygowało wtedy. Orcza czarna zbroja pasowałaby do takiego bractwa. Nie wrócił mój koń może? 100 tysięcy rubieży. O, ale są sprzedawcy moi. Zajebiście, akurat mam dla nich towary. Perfekt. Dzień dobry, koci bracia. Koci łapki. Każdy ma towar, jeśli ty masz pieniądze. Ja mam pieniądze, ty masz towar, super. Rozejrzyj się. Perfekt. Oj, mam dużo rzeczy. Słuchaj, broń. Kostur ognistych pocisków. No do sprzedania, wariacie. Kostur chowańca. No też chujnia. Przywołuje chowańca na 60 sekund w miejsce, które wskazuje rzucający. Nie używam, no. Łabaczak, super, łuk cieni, okej. Okay. Stroje. Amulet Maury do małżeństwa potrzebuje. Czarna szata maga, perfekt. Raz, dwa, trzy. Łuki zadają obrażenia, tego ci nie dam. To ci dam. Maska kultysty, to na kolekcję. Rękawiczki kultysty, srebrny naszyjnik z szafirem. Nie masz już szmalu, Gostek, szkoda. Dobra, idę do innego sklepikarza. Dziękuję ci serdecznie. Oby twoja droga doprowadziła cię do ciepłych piast. Ile mamy miejsca? O, już troszkę więcej, super. A, jestem. Witaj, granio. Kurde, ale to była wycieczka. No gdzie ja byłem? Brodaci, siwobrodzi, smoki. Ktoś ci ukradł słodką bułkę? Nie, ale zobacz to, patrz to, złotka bułka, patrz to, patrz. Jest... Fusa! Jestem zmuszony prosić cię o zaprzestanie. Te wrzaski denerwują ludzi. O, spokojnie, mam tego więcej. Prawdę mówiąc... Nic mi nie wiadomo o prawach zakazujących tego, co robisz, ale zamknę cię, jeśli będzie trzeba. Dobra, to już się więcej nie powtórzy. Dobrze. Cieszę się, że to sobie wyjaśniliśmy. No nie chciałem być... Przepraszam, chciałem tylko pokazać nowy krzyk, odblokowałem go. Przynajmniej ja coś na tym świecie znaczę. Przychodzę tu, questy robię, a ty co nie przyjdę, to stoisz kurwa w tym rogu. Jebany Goster. Że smoczego dziedzica tak traktują. Siemano Kowalcza. Witam cię, kurczę, molej, dawno cię... Potrafisz wykonać zleconą robotę. Podoba mi się. A, no to proszę, nie ma problemu. Mam tu parę niezłych egzemplarzy, jeśli interesuje cię zakup. W środku najlepszą broń. Bardziej mnie interesuje, co mi możesz dać. Broń, strój, kurde, różne. Dobra, czekaj. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Czekaj, czekaj. Wciąż tu jestem. Czekam tylko na rozkaz. Do sprzedania. Hełm ostrzy do sprzedania. Stalowe buty z mankietami do sprzedania. Krasnoludzka zbroja płytowa. Stalowa zbroja też do sprzedania. Tasak wodza, ona używa. Myśliwski łuk żaru do sprzedania. Nie, nie, nie. Krasnoludzki łuk przecież ma, no właśnie. Tasak wodza. Krasnoludzka zbroja płytowa. Tylko ona mi wzięła też krasnoludzkie hełm. A to miało być do kolekcji. No właśnie. Ona sobie wzięła cały tego, całego seta. Zbroja ostrzy, 91. Krasnoludzka zbroja płytowa. Czemu ona ma lepszą zbroję ode mnie? Zbroja ostrzy, 91, wartość 400. Pająk chłop przesyła 10 złotych. Leci dyszka za content. Dziękuję, pajączku. Orkowa zbroja, 82. Ale siedzi mi do setu. Możemy się też zamienić, ale moja jakoś fajnie. Bardzo mi się podoba orkowa. To zostawię jej tą broń.
Zostawię jej to po prostu, bo krasnoludzka zbroja ty to... Ty przodem, ja za tobą. Ogarnę potem hełm jakoś na czasie. Nie twierdzę, że jest najlepszą broń i pancerze. Broń, strój. Hełm ostrzy, mam lepszy. Czy ona ma zbroję kultysty? Mm-hmm. Jestem tuż za tobą. Do kolekcji? Czym mogę służyć, mój tanie? Kurwa, nie masz. Brakuje mi zbroje kultysty. Mam maskę kultysty, rękawiczki kultysty, a i szata kultysty, dobra, okej. Okay. Czyli wszystko się zgadza. Szata umaga do sprzedania, chodź. Ruszajmy więc. Upiększasz mój dzień. I tak, rzeczy z kultystów to kupa, jasne, ale chodzi mi o samą wizualizację, bo robię kolekcję zbroi różnych u siebie na chacie. Jestem dowódcą Straży Białej Grani. Szkoda, że tej krasnoludzkiej całej nie założę, ale to ona ma to, więc po prostu znajdę niedługo lepsze rzeczy dla niej. Może ta orcza zbroja, będziemy chodzić w takich samych. Wtedy przełożę tą krasnoludzką jako kolekcjonerkę. Manekinów mi nie starczy, no dlatego będę potem wywalał te gorsze zbroje to i lepszych szukał. To absurdalne, że w tym zapchlonym Bierz. Mieście nie można kupić dobrych, słodkich bułek. Ten przeklęty konflikt spowodował, że ostatnio nikt nie ma czasu poświęcać się swym pasjom. O, dokładnie. Rozejrzyj się. Mam coś na sprzedaż. Amulet nie. Listów nie. Tak. Jedna szata. Tak. Tak. Tak, nie używam, daj, nawet stówę daj mi za to, wyjebane mam, ja go nie sprzedam nigdy. Dobra, przedmioty, kurwa, taki udźwig mam. Co? Tak się składa, że mam zajebisty... Na pewno masz dość siły. No, już pokonałem kilka. Hopsa! Ul! Znam skrót, znam tutaj skrót bardzo dobry. U towarzyszy. Czekajcie, żeby się nic nie wydarzyło. Tu jest skrót, zobaczcie. Siema! Czy chcesz, by twoja dusza połączyła się ze światem zwierząt? Nie... Po prostu... Twój wybór. Nie będziemy cię zmuszać. No. Ale do kręgu wstąpisz tylko, gdy twoja krew będzie taka jak nasza. No to kumam. Przyjdź do nas, po prostu, tu mam skrót na chatę, ten zawsze wracam. Czy chcesz, by twoja dusza połączyła się ze światem zwierząt? Nie chcę. Niezły skrót widzowy, co? I w końcu w domu dzieciaki! Patrz, jakie miecze drewniane im kupiłem. Siemanko! Co tam? Roar, czyli Roar. Hej, tato, i Samuel. Witaj z powrotem. Dzień dobry. Tato, pobawisz się z nami? Nie, mam czasu. A może uważaj chcesz coś... na siebie. Jesteś w domu. Zagrajmy w grę. Nie teraz. No. Tato, pobawisz się z nami? Nie teraz. Do domu, dzieci. Do domu, schowajcie się, szybko. Już. Tato, pobawisz się z... Nie mam teraz czasu na zabawę. 10, 9... 7, 6, smok! 5, smok! 4, 3, 2, 1. Szukam! Chodź tu, bestio! Atakują często w tych rejonach. Patrzcie to. Miał szczęście. Chodź, dzieciaki. Szukał mnie, szukał mnie. Wie, że tu mieszkam. Ale smoki.